in at the workplace. The patient was about 130 comparison with the wage. There was method and there were methods and to gain the elections. All this period till the years of 2000 when the system was reformed, because we have had a discussion from the 1994 to reform the system of social security, but all the time they delay discussions, they delay the reform, because it was useful to gain election for the parties and not only for the right or for all parties, also the wing, left and the right wing. So, in my opinion, now it's a little bit tard to late to discuss about the contribution of the trade unionist to administrate, to manage the system, because now the level of the employment it's so down, the money are so few in the budget, and also in this period we are blaming the government because the fact that all the tripartite discussions and all the tripartite formal administration of social partners and the government in the social security system, it's only to say that somebody is involved in, I mean the social partners, because all the decisions are from the government part. The very new modifications, the new transformation they do in the system, social system in Romania now, it was they cut all social benefits this year because of the fact that the social budget is not enough to pay the social security, I mean the pension system in principle. Some of my colleagues, when they discussed about the pension system, asked the government, but what happened when 3 years ago the pension fund was a little bit an exception? We have an exceeding of the system of the pension system. They also, for electoral reasons, raise the point of the pension, the pensioners, which represent a large electoral base, was very, very, very glad to have some money but in the same time, the liberal government at the period rise the pension and reduce the constitution. That means cut the future of the system. And now the system is in a deep crisis. And they have to do something. They cannot rise the contribution. The effect of this is they cut all benefits we have in the previous time. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Aha, tu zapomniałem. Bardzo proszę.
Dzień dobry, nazywam się Krystyna Kopewiczanie i jestem z Litwy. Litewski Związek Solidarność to jest tak podobnie jak Polska Solidarność. Bardzo ciekawa konferencja i dziękuję bardzo za zaproszenie. Partnerstwo. Partnerstwa nigdy tak naprawdę u nas nie było w postsowieckich państwach. Do teraz zaczęliśmy mówić o partnerach społecznych, o partnerstwie, o pracodawcach, o związkowcach. Naprawdę jest to dobry bardzo system do rozwiązania problemów. Ale ja chciałam gdzieś bardzo praktycznie, tak praktycznie z życia, dlatego że strategia lizbońska, konstytucja europejska, mnóstwo różnych papierów, mnóstwo różnych deklaracji. I niestety dzisiaj ten prosty taki człowiek, który mieszka na Litwie, nie może się plazać. Dlatego, że życie jego i poziom życia na Litwie bardzo się zniżył. Możemy porównać, dzisiaj mamy ponad 300 tysięcy bezrobotnych, minimalna płaca na Litwie jest 231 euro. I ja chciałam powiedzieć tu kilka takich rzeczy. Unia Europejska, jakby to jest bardzo pięknie, że my mamy wspólną jakąś politykę, co dotyczy migracji, wspólną politykę, co dotyczy akcyzów, do budowy naszego budżetu, jak musi wyglądać fiskalna polityka. Ale co robić dla prostego litewskiego pracownika, który ma 800 litrów tych minimalnej płacy i kiedy papierosy u nas kosztują 9 litrów. Więc on jedzie, żeby kupić te papierosy na Białorusi. I on jeździ 3 razy tam i kupuje te papierosy. Młodzi ludzie, którzy dzisiaj 30% młodzieży nie ma pracy, oni po prostu są w tych grupach przestępczych i ciągle wpadają na tej kontrabandzie. U nas teraz było tyle dużo wypadków, gdzie młodzi ludzie zginęli, uciekając od policji, bo celnicy jednak kontrolują. To jest, my jesteśmy na granicy Unii Europejskiej. Więc tu mamy takie problemy i kiedy rozmawiamy ze swoim rządem, oni mówią, że my musimy mieć jednolitą politykę akcyzów z Unią Europejską. Że alkohol u nas też musi tyle kosztować, ile kosztuje w Europie, a więc nasze wszystkie przedsiębiorstwa alkoholowe po prostu są zamykane, dlatego że alkohol przywieźć z Rosji jest dużo taniej i mnóstwo alkoholu jest z Rosji. I z tego powodu nasi ludzie stracili miejsca pracy. Więc z jednej strony jednak to jest dobrze, że jednolita polityka, a z drugiej strony jednak takie państwa jak my, którzy niedawno przyszliśmy do tej Unii Europejskiej, którzy jest jednak jeszcze nasza mentalność, ta taka postsowiecka została. My nie jesteśmy tacy aktywni, my mamy tylko 8% uzwiązkowienia. Ludzie jeszcze boją się przyjść do związku, dlatego że on nie chce stracić tej pracy, na której zarabia 800 litrów. Kobiety, 30% na Litwie, dzieci rośnie z jedną matką. To znaczy ta matka będzie pracowała byle jaką pracę, aby tylko ją mieć i aby utrzymać swoje dzieci. Więc dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Więc i jeszcze Unia Europejska może jest dobrze, ale jednak ta korupcja u nas to jest bardzo duża i ośrodki, które dostaliśmy z Unii Europejskiej, to już chciałoby się, żeby to było bardziej kontrolowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy, ponieważ mamy jeszcze 10 minut do przerwy, więc pozwólcie Państwo, że już tyle pytań, komentarzy zakończymy i oddamy głos jeszcze naszym panelistom. Pierwszy chciał zabrać głos Klemens. Bardzo proszę, Klemens. I wanted to offer an apology by offering an explanation. I think what I've said on social policy is a little idealistic. The development of social policy, and we've had examples from Lithuania and from Romania, good social policy requires a large extent of national social cohesion, a large extent of tolerance towards each other,
of the various political and economic forces towards each other.